Animacja jest to taka bardzo wymagająca, zaborcza sztuka, która nie pozwala na zajęcie się czymś innym, tylko wymaga całkowitego poświęcenia się akurat temu jednemu działaniu. Myślę, że animacja ma bardzo taki dobry sposób tłumaczenia pewnych zjawisk w przyrodzie dzięki możliwości operowania nie tylko słowem, ale w ogóle obrazem, pokazywania rzeczy, które niestety nie można na przykład sfilmować, ponieważ już nie istnieją. Jest to konieczne, korzystać z nowych technologii i myślę, że bardzo korzystne nie tylko dla animacji, w ogóle dla filmu. Animacja bardzo szybko się starzeje i to, co 25 lat temu było odkrywcze, w tej chwili już trąci myszką. Jestem za tym, że to, co szczególnie młodzi twórcy teraz realizują, przede wszystkim w technice 3D, ale nie tylko, jest to jak najbardziej wskazane i potrzebne. Jeśli ktoś jest wyczulony na plastykę, jeśli ktoś ma pewne uzdolnienia plastyczne wrodzone i rozwinięte jeszcze przez studia, jeśli posiada jakieś elementarne wiadomości na temat warsztatu, takie bardzo podstawowe tylko, to ten ktoś na pewno potrafi robić niezłe filmy autorskie. I tutaj nie potrzeba wielkich, długich studiów, tylko metodą prób i błędów zaczynać ożywiać właśnie martwe przedmioty albo swój rysunek. Wszystko jednak się opiera na animacji klasycznej i ten, kto posiadł tajniki klasycznej animacji, zdaje sobie, a zna w ogóle, porusza się śmiało w komputerze, że tak powiem, będzie miał znakomite osiągnięcia. Natomiast nie da się być, nie uda się zrobić dobrego filmu, efektownego, wartościowego, jeśli jest się tylko dobrym technikiem komputerowym, a nie ma się tych możliwości, jakie ma klasyczny animator. Ja osobiście bardzo jestem zadowolony z tego, że we wszystkich szkołach filmowych i w pracowniach filmowych, które są prowadzone przy Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie, Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, jest dość liczna grupa młodych plastyków, którzy mają szansę na odnalezienie siebie właśnie w tej działalności ożywionej plastyki. Lubię to robić, co robi animacja, daje mi wielką satysfakcję. W ogóle myślę, że wszystkim, każdemu plastykowi, który może poszerzyć swoją działalność właśnie o element ruchu, to jest jakaś wielka frajda.